Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos, witam was w budowaniu ze słuchu. Jest ze mną Diandra. Witajcie, cześć wszyscy. I jej link do jej kanału jest w opisie, a ja przepraszam, że tak dziwnie mówię, ale skupiłem się na tym, że mam dziwnego skina. I ja już wiem, dlaczego ja mam tego dziwnego skina, bo brałem udział w takim jednym projekcie. Ale to może potem powiem, jak już dostanę linka. Także nie przejmujcie się moim skinem, od jutra będzie już normalny, taki purposowy. Budowanie ze słuchu! I Diandra będzie dyktować budowanie i w ogóle... Już mówiłem, że twój kanał jest w opisie? Tak, wspominałeś. No dobra, no to słucham. Co mam, w jaki pierwszy klocek mam wziąć? No to zacznijmy. Potrzebujesz brązowej gliny. Brązowej, a więc brązowej gliny, brązowe terakoty, tak? Tak. Matko, czemu to się terakota nazywa? Jak se ktoś wymyślił, tak jest. Bez sensu. Dobra, no to słucham. Dobra. Więc tak, podstawa budowli nie jest duża, bo będzie 5 na 5 kratek. Więc tak, najpierw... Myślałem, że to z tego ma 5 na 5, dobra, no. Ustaw sobie rządek 5 bloków. Mam. Teraz po obu stronach odejmij po jednym i po 3. Od środka. Odejmij po... Dobra, odejmuję po jednym i odejmuję 3. Mam pustą planszę. Nie tak. Zostaw te 5. No. A jak pusta kratka. Po obu stronach tego rzędu trzeba wybudować kolejne 2 rzędy, które składają się z 3 klocków. Aha, dobra. Od środka. No czyli takie taka i potem jeden. Taka trójka tak, rzymska. Tak. Dobrze mówię? Taka rzymska trójka wychodzi? Tak, trójka i potem znowu na środku po jednym klocuszku. I taki jakiś mały okrąg nam powinien wyjść. Okrąg. No, okrąg. Ale czekaj, to ale miało być z kratką przerwy, czy między tymi klocami? Bez przerwy. O matko boska. Obok siebie. No dobra, no to już robię. Got it. No dobra, mamy okrąg. Uff, jest. No to taki pseudo okrąg. No dobra, no kwadrat z krzyżem. O właśnie. I teraz na tych wystających klocuszkach po każdej stronie trzeba ustawić do góry prostokąt o wymiarach 3 na 4 kratki w górę. No dobra, ja już nie pytam. Żeby to było po środku, tak? I z każdej strony... Każdej strony tak trzeba ustawić. Swoją drogą Diandra to jest małżonka Cyberwolfa, który ostatnio powiedział mi w pierwszych 2 zdaniach, że buduje moją małą głowę, więc zobaczymy, czy uratuje honor rodziny. Ja nie powiem, co budujemy. Na pewno. Dobra. No wygląda to na razie jak kubek. Tak, wyszedł nam taki kubek i teraz ten kubek proszę wypełnić piaskiem. Piaskiem. Piaskowy kubełek. Tak. No dobra, no to już wypełniam go piaskiem. Pobrzeżek? Pobrzeżek. Pobrzeżek, dobrze, no to wygląda jak kawa z mlikiem teraz. No powiedzmy. No. I teraz z powrotem bierzemy brązową terakotę. Mhm. I teraz na brzegu tego kubeczka stawiamy taki kołnierzyk dookoła. Okej. Kołnierzyk dookoła. I mamy tak, 3 klocki, potem 1. 3 klocki. Chyba jeden, o to chodzi. Dobrze, mam nadzieję. 3 klocki, 1. I na tym kołnierzyku, co mamy, proszę postawić. To nie są półpłytki. Płytki naciskowe? Nie. Z ciemnego dębu. Płytki naciskowe. Płyta, o, to jest płyta. Płyta z ciemnego dębu. To nie jest płyta naciskowa, no półpłytka, no jak to się tam nazywa? No świerkowa płyta, no dobra, ciemny dąb. Na tych obrzeżkach, tak? Tak, na tych obrzeżkach. Taki kołnierzyk robimy. No to zrobiłem kołnierzyk, no. Dobra. I teraz będzie nam potrzebna jasnozielona terakota i ciemnozielona. Jasnozielona terakota.
I ciemnozielona terakota, mam to. No dobra, to już wygląda mi na doniczkę na razie, czyli będziemy jakąś roślinkę budować. I teraz tam, gdzie mamy piasek, do góry ustawiamy 3 na 3 taki trójkąt, kwadracik robimy, trójkącik, to ja też mówię trójkącik. Kwadrat robimy z jasnozielonej terakoty. 3 na 3, dobrze. O, czekaj, bo mi się zaczęła znikać. To, wypełniamy tą... To po kiego grzyba ten piasek tam był? Skoro i tak go nie widać, no nieważne. Mam to. Teraz kolejny rządek robimy w ten sam sposób, tylko że po prawej stronie na brzegu kładziemy klocek z ciemnej, zielonej terakoty. To kuktas, robimy kuktasa! Ha, zgadłem, prawda? No tak. Robimy kuktasa, jej! I proszę to jeszcze 2 razy, 3 razy powtórzyć do góry. W tym samym miejscu ciemne ma być? Tak, w tym samym. W narożniku ciemne. W ogóle to ma być, nie? Tak. W narożniku? Tak, w narożniku po prawej stronie. No, tam to już strona to nie ma znaczenia, no. No dobra, no mamy to. O. I potem do końca... Czy ile zrobiłeś teraz? No już mamy no 3 w górę takie pionowo, są 3 w górę ciemnej, no. I reszta jest obudowana na jasno. I jasno na 1, 2, 3, 4, 5 w wysokości. Raz, 2, 3, 4, 5 Ale co? No tak samo dokończyć 3 na 3 w górę. No dobrze, okej, okay, no mam to, no. Dobra, to teraz przejdź z drugiej strony. No, tak po przekątnej? Na drugą stronę, po tej budowli całej. No. I teraz tu też wstawimy ciemną terakotę. Aha. Od 4 miejsca po prawej stronie, z boku, na prawym rogu. 4, aha. Na 4 miejscu wstawiamy ciemne, na 5 i na 6. 5 i na 6, a reszta na zielono. A reszta jest na jasno zielony. Dobra. Dobra, wracamy z powrotem na tą drugą stronę. O matko bosko, no. Żeby się nam nie pomyliło. Dobra. I teraz będziemy budować po prawej stronie tego czegoś. Dobrze. Ale na narożniku, czy nie? Po prawej, po prostu po prawej, dobra, okej. Okay. Zmieniamy bok na prawy bok. O, dobra, na dobra. Na prawym boku, na aha. prawym boku. Aha. I teraz tak. W środkowej części, czyli w tym środku, na 1, 2, 3, na 4 od dołu. O matko, poziomie, 1, 2, 3, 4, no. Stawiasz ciemny, zielony. Aha. Do na 3 w górę, przypuszczam, tak? 1, 2, 3. No, to potem w środku będzie, to nie będzie widać. Czy to ma być taka spirala po prostu? Nie, 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 nie. 1, 2, 3, 4. Dobra, na 5 rządku. No. 3 zielone. Na 5 rządku 3 zielone? 1, 2, 3, 4, 5. 3 zielone w górę, raz, tak? Te ciemnozielone. Tak, na 5 rzędzie 3 zielone. No. I 1 w środku. Oj, jak jeden? Nic nie, tak. Nic nie rozumiem. Gdzie w środku? Dobra. Na środkowym klocku, tak jakby wychodziło to w twoją stronę. A to ma wychodzić w moją stronę? Tak, w twoją stronę ma wychodzić. A ty mi powiedziałeś, że w górę! No to najpierw było w górę. Aha, i te, a dobra, to było w górę i teraz co ma wychodzić? Na 5 klocku ma do mnie 3... Jeden. Trzy, jeden. Dobrze, jeden wychodzi, no. I na 5. I na 5. Nie, no czekaj, to jest 5 i na, to, i na 7, tak? Nie. Na 5, tylko na 5, dobra, tylko na 5. Tylko na 5 i 1. Dobrze. Teraz 6 rządek, czyli do góry się cofamy. No. I kładziesz tak. 3 zielone jasne, 3 zielone ciemne. W górę. Nie, do poziomie. Ciebie. W poziomie. A do mnie, tak? Do ciebie. 3 zielone jasne i 3 ciemne? Tak. Jezu, to jakiś strasznie długi kolec. No nieważne. I znowu po środku jeden. W twoją stronę. Wychodzący.
Co? Dobra, nie wiem, już się zgubiłem. Powiedziałeś, że tamto miało być w moją stronę. Tak, i to następne. Czy takie schodki tam powstają od dołu? Nie powstają schodki, żadne schodki nie powstają. Oj, chyba pobiję Spike'iego. Dobra, no chyba tak, zdecydowanie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, czekaj. Jestem na prawej stronie i na razie mam tak, od dołu mam raz, dwa, trzy, no w ogóle na razie ten kaktus jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wysoki. Na 9 ma być. Ma tak. Być na 9 wysoki. Dobrze, jestem z prawej strony i teraz tak, jest na 9 wysoki, już jest na 9 wysoki, pięknie. Dobra. I teraz mamy tak, patrzę na niego z lewej strony i na lewej krawędzi mam... Na samym dole jasne, potem trzy ciemne i reszta w górę jasne. No tak. Dobrze, teraz na środkowym tym mam raz, dwa, trzy, cztery jasne, raz, dwa, trzy ciemne, dwa jasne. No może być. Dobrze, i co dalej mam robić? Na tym ciemnym teraz, bo patrzę na to ciemne i na tym ciemnym stało na najniższym ciemnym na środkowym pasku, no bo jesteśmy na środkowym, tak? Pionowym środkowym pasku. Na ciemnym, na samym dole ciemnego odstaje mi jeden ciemny. Tak. Do mnie, w moim kierunku. Dobrze. Co dalej? To teraz piętro wyżej. No. Mamy trzy ciemne, które wychodzą do ciebie. No. I na tym samym poziomie, na środkowym, stawiasz jeszcze jeden ciemny, który też wychodzi do ciebie. Na tym samym poziomie? Tak. Czyli mają być cztery ciemnozielone. No bo wiesz, że wychodzą do mnie trzy na tym poziomie i na tym samym poziomie ma jeszcze jeden wyjść ciemny. No to cztery, tak? Aha, ja już wiem, co ty robisz. Ja już wiem, co ty robisz. Dobra. Budujemy na tej płaszczyźnie całej, tak? Tej dużej 9 na 3. Aha. I te trzy. To mają w górę pójść. Ciemnozielone mają być w poziomie. Aha, no dobrze, okej. Okay, no. Takie paski. Dobrze, no to już wszystko wiem, no dobra. Czyli i teraz na środkowym jeden. Wychodzi jeden do mnie. Okej, okay, tak. Świetnie. Wszystko już się zgadza. Okej. Okay. A i potem. Piętro, ale posłuchaj. Piętro wyżej robimy to samo, tak schodkowo, tak? Czyli znowu. 3 i 1 i tam trzeba... Ojejku, nie tak. Potem posłuchasz tego na nagraniu, to sama zrozumiesz, że tego się nie dało zrozumieć. Bo ja nie umiem tłumaczyć. To jest za skomplikowane. Przypomnij mi, czym się zajmujesz na co dzień? Cicho, nie powiem. No dobra. O, jeszcze Cyberwolf zbanował kogoś w tym czasie. Tak, że tak powiem, w pracy mam do dyspozycji... Dobra, dobra. Na której mogę zrobić rysunek. Dobra, dawaj. No już jesteśmy, mamy już to, już jesteśmy w domu, już jest nieźle, już jest pięknie. Dobra, to teraz wchodzimy na poziom, czekaj, raz, dwa, trzy. Ale tutaj no schodkowo, co schodkowo? Mam, dobra, to przypuszczam, że tak. Ale to tak mi się tylko wydaje. Ja nie chcę widzieć, co to wyjdzie, naprawdę. Jeżeli schodkowo, no to tak. Dobra. Mamy zasłonięte wszystkie ciemne. W sensie zostały mi tylko dwa w górę poziomy jasnego. Tak? No chyba tak. No to jedziemy dobra. Dalej. Jedziemy dalej. Nic czyli się... jesteśmy teraz... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na siódmym poziomie jesteśmy, tak? Jeden, teraz... dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No dobrze, no to jesteśmy na siódmym. Od nowa go będę budował. No jesteśmy na siódmym. No i co teraz? Na tym siódmym mam wybudować. Takie samo jak było wcześniej, tak? Czyli tak, od tego długiego w górę. No. Jest kratka przerwy. O matko boska, to jakiego znaczy... długiego w górę. Nie no. Od tej podstawy, no niech będzie już podstawy kaktusa. Tego trzonu kaktusa, tak? No tego 7 na 3, no. No. 9 na 3. 9 na 3, no. Mamy tak, jedną kratkę przerwy. Ale od góry, tak? Teraz mówisz, czy od dołu? Czy gdzie ta kratka przerwy?
No dobra, to przejdźmy może na inną stronę, tą zostawmy już. Nie, nie, no dokończymy ją. Dobra. Na razie mam tak. Na razie mam takiego nohala odstającego z gębą pod spodem jakby. No taki schodek się zrobił jeden, no. Jesteśmy na siódmym poziomie i na siódmym poziomie nie mam jeszcze nic wybudowane. Dobrze. To teraz na tym klocku drugim odchodzącym od podstawy kaktusa. No, dobrze, no. Na nim stawiam klocek, tak? Na nim stawiasz znowu w poprzek trzy klocki. Aha. Świetnie, mam. Dobra, już mam to. I teraz... Z środkowego ostawi? I teraz na tym dalej, na tym siódmym poziomie, na środku stawiasz jeden klocek. Aha, jest. I drugi. Czyli dwa wychodzą do ciebie. Dobra, świetnie. Okej, no to wszystko mam. I teraz na tym pierwszym klocku odchodzącym od tej trójki... No. Stawiasz klocek na górę, czyli na ósmym poziomie. Świetnie, mam to. I na samej górze proszę postawić czarną wełnę. O matko. Jaka zmiana w ogóle? Gdzie ta czarna wełna była? Bo już nie będziemy potem znowu wracać do tej strony. Już ją zostawimy w spokoju. Czarny beton mam, a czarnej wełny nie mam. Gdzie jest ta czarna wełna? Gdzie ona była? No co za głupia wełna. Dobra, inaczej to zrobię, bo ja jej nie mogę znaleźć. Wełna. Czarna wełna, mam to. Za dużo czarnych bloków. Okej, mam to. Jest. Pięknie. Jest. Dobra, jedna strona zrobiona. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Dobra, na którą? No, no po przeciwnej stronie. A, no po przeciwnej stronie. Świetnie, okej. Tu mam z lewej strony pasek w połowie tak mniej więcej. No, trochę wyżej niż w połowie ciemnego. Tak. Świetnie. To teraz na wysokości, licząc od dołu, raz, dwa, trzy, cztery, piąty poziom. Piąty, no piąty, czyli tam, gdzie się zaczyna ciemny pasek. Siódmy. Czyli tam, gdzie jest ciemny pasek. Tylko, że on jest z lewej strony, a ty pewnie po środku mi każesz budować teraz. I teraz robisz prostokąt. Raz, dwa, trzy na trzy. To widzi kwadrat. No kwadrat, nie prostokąt. Z ciemnej tej, tak? Z jasnej. Terakoty z jasnej zielonej. Aha. Mam to. I teraz wchodzisz klocek niżej i znowu 3 na 3 budujesz w dół. Tak jakby nam się obsunęło w dół o jedno. Aha. Chyba tak mi się wydaje. Dobra, no. I no. Znowu o jedno się obsuwa 3 na 3 w dół. Dobrze, mam to. Teraz na środku tego kwadratu stawiasz czarną wełnę. Dobra, mam to. Wiesz, co to na razie przypomina? Dobra. Kaktusa, który mi pokazuje fakola. A rzeczywiście. Teraz to widzę. Takie prawe ramię ma taki normalnik, jestem kozak i fuck you, man. Ale dobra. Weź jeszcze czarną wełnę teraz. No. I teraz tak, czyli z prawej strony masz ten wystawiony paluszek. No. No. I teraz tak, na dole u podstawy tego kaktusa stawiasz czarną wełnę na środku. Na samym dole, na tym kołnierzyku doniczki. Aha, na kołnierzyku. W kaktusie, jeden czarny. Ale tu nie mogę postawić na kołnierzyku, bo to półpłytka i on odstaje w górę, tak? No nieważne, budujemy dalej. Nie, bo to, no dobra, za co wyjdzie, to wyjdzie, dajesz. Teraz na wysokości, raz, dwa, trzy, cztery. Na piątym poziomie, po prawej stronie, z prawej strony, aha, tego słupka kaktusa, tej podstawy, aha, też stawiasz czarną wełnę. Aha. Kaktus mutant. I na dziewiątym poziomie, aha, po środku też stawiasz czarną wełnę. Dobra, mam to. Dobra, przechodzimy na drugą stronę kaktusa, na przeciwną stronę. Mhm, no czyli tam, gdzie było to drugie ramię, no. Nie drugie ramię, z tyłu kaktusa. Dobra. Teraz masz paluszek po lewej stronie. Dobrze, mam paluszek po lewej stronie, no. I znowu na dole, przy podstawie kaktusa stawiasz czarną wełnę na środku, na drugim tym. Aha. A na drugim tym, dobra, no. Dobra, znaczy w środku. Dobra, już chyba wiem, o co ci wtedy chodziło. Okej. Raz, dwa,
2, 3, 4, 5, 6. I na siódmym poziomie po prawej stronie czarna wełenka. Okej, okay, mam to. Dobra, i teraz jeszcze góra nam została. Aha. Proszę sobie wziąć karmazynową wełnę, czerwoną wełnę i białą wełnę. Okej, okay, mam to. I teraz tak, na górze tego kaktusa zrobić kwadrat 3x3 z karmazynowej wełny. Mam to. To był poziom 10, nie? No to na poziomie 11 zrobić krzyżyk. Z czego? Z karmazynowej wełny. Got it. I na górze postawić na środku białą wełnę. Mam to. Dobra. I teraz jeszcze z czerwonej wełny. No. No. Rośnie napięcie. Co to będzie? Po prawej i po lewej stronie każdego boku postawić po czerwonej wełnie. To był który? 11 poziom? Tam, gdzie jest krzyżyk z karmazynowej. No, na bokach. Dobrze, no mam. I powinny nam w środku zostać takie dziurki. Tak są dziurki? Nie ma dziurek. Dobra, są dziurki! No są dziurki, okej. Okay. Są. Chyba nie ma tych dziurek. Są! Co tam dalej w tych dziurkach robimy? Dobra, koniec. Są dziurki i koniec, tak? Dobra, to ja tepam teraz do Diandry. Oj, Jezus! No prawie, no! A to, bo to tutaj ta czerwona miała być. Dobra, to ja tego nie zrozumiałem. Okej, okay, już wszystko jest... No mówiłam po prawej i po lewej stronie. Zobaczysz na nagraniu! S. Diandra. Dobra, pokaż mi, pokaż. No prawie! Prawie. Są dziurki! No co, no kaktus z przerośniętą łapą i fokujący fakola i w ogóle z czerwono-różową koroną na głowie, no. Ty zrób tam rangę 18+. No właśnie, tak chyba zrobię. Ja w ogóle tutaj zaraz zrobię screena i zapytam czy widzów pod miniaturką, czy ten kaktus pokazuje mi fakola. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć, pa.